Witajcie, szanowni państwo, zapaleńcy, ogrodnicy, pasjonaci. Spójrzcie, co to jest? Jak myślicie? Jest to arbus Monen Stars, ponad 10 kg wagi. Ale co to jest? Co to jest? To jest ogór. Wielki ogór pamiątkowy od Tomasza Wodzińskiego z kanału Info Uprawa. Chciałam go, słuchajcie, coś w rodzaju balsamizacji zastosować. No ale to głupi pomysł, ja wiem, to jest warzywo, nie człowiek, nie istota. A teraz spójrzcie, drodzy państwo, Tomasz Wodziński, Info Uprawa kanał, spełnił swoje marzenie, wydał książkę, nadal jest w sprzedaży. Możecie poniekąd dzięki niej wyhodować również arbuza, ogóra giganta. Zważmy, ile waży w tej chwili ten ogórek. 4,5 kg. Było deczko więcej, ale on już tydzień leży, przebywa w garażu. Minimalnie stracił na wadze. Teraz arbus Monen Stars. Teraz czas na arbuziaka. Zaczyna się proces gnilny. 10,5 kg waży. Tydzień temu jego brat z tego samego krzaka był rozkrojony. Okazał się wspaniały, najsłodszy. Komisyjnie zostało to ocenione. Najsłodszy przez moich najbliższych. A jaki będzie ten? To za chwilkę się okaże. Spójrzcie. Maleńkie ślady gnicia. Myślę, że ten egzemplarz będzie przejrzały. Ale zależy mi na pestkach, gdyż z poprzedniego nie uzyskałam ani jednej pestki. Nawet nie spróbowałam. Jak to się mówi, szewc bez butów chodzi. Uwaga. Ho, ho, przejrzały. Poproszę, chcę troszkę spróbować z tej naj... O nie, z niedobrego miejsca mi dałeś. Z krawędzi, tutaj, bo tu są najpiękniejsze. Z tych. Skwaszony, mega słodki. Sfermentowany. Tfu, tfu, napisał urok. Nie nadaje się do jedzenia. Ale co najważniejsze. Pestki. Mam pestki. Białe. Niech nie zwiedzie to nikogo, że mogą być niedojrzałe. One są białe. Arbuzy mają przeróżne kolory pestek. Czerwone, kremowe, brązowe, łaciate, jakby wyrzeźbione. Jest tak bogaty świat arbuza, że ho, ho, ho. A słuchajcie państwo, jeszcze. Ten arbuz, tak jak i ten sprzed tygodnia, pochodzi z tego opakowania. Producent niestety ten, przeczytajcie, Moskwa, agresor, który napadł na Ukrainę. Oni nazwali to oranżowy korol, pomarańczowy król. Lecz niestety, wiemy jaka sytuacja, jak jest wszystko przekłamane. To jest po prostu Monen Stars, yellow, o żółtym miąższu, lekko pomarańczowym. Jest jeszcze odmiana Monen Stars Red, czerwony. Takiego udało mi się tylko w doniczce wyhodować, półkilogramowego. Także bardzo słodki to fakt. Cukru nie wiem, czy jest sens mierzyć, ale proforma, żeby się stała, zmierzymy. Nie nadaje się do jedzenia. Ten sprzed tygodnia był wspaniały ponoć, słodziusieńki. Chyba za mało troszeczkę. A może i nie. A cukru zawiera, zobaczcie. Z lewej strony patrzymy na granicę dwóch barw. 7%. Lecz naprawdę wyczuwalna jest ogromna słodycz. Wielka szkoda, że nie posmakowałam, ale zyskałam coś bardziej cennego. Poszerzyłam horyzonty swoje i innych osób. Jak bardzo mogą wyglądać różnie arbuzy. Świat arbuza niebywale bogaty jest. A za rok nowe siewy. W przyszłym roku zamierzam iść na wielkość. Nie na ilość. Przez zimę będę miała czas, by
zaplanować to i owo. Także tak się sprawy mają z tą odmianą. Nawet wiecie co, nie czuję żalu, że go nie zjadłam. Nie. Wróćmy jednak do tej książki. To było dla mnie cenne spotkać kolegę Tomka. Zapraszam, kupujcie książkę. Jest też w formie audiobooka. Wszystko w pigułce. Dokładnie opisane. A ten ogór, rzekłabym, że jest nietykalny. Kompletnie. Postaram się go w jakiś sposób wysuszyć. Może się uda zachować go przy takim wyglądzie. Jestem w trakcie montażu filmu z Bani Fest z dnia 1 października z Krapkowic. Lecz no niestety takie trochę problemy mam techniczne, wiecie, i opóźniona będzie ta relacja. Mam mnóstwo plików wideo, trudno jest wybrać i prawdopodobnie zrobię kilka części. Myślę, że tym filmem, czy kilkoma częściami, które pokażę, zachęcę Państwa do przyjechania za rok na Banie Fest. Można ze swoimi warzywami, które uważamy za największe, najbardziej wyjątkowe, przyjechać, pokazać. Nie biorą udziału w konkursie. W konkursie biorą tylko warzywa, które zostały wcześniej zgłoszone na stronie internetowej. Także będę starała się oddać ducha tego, co tam się działo, emocji, atmosfery. A działo się, wierzcie mi. Pozdrawiam wszystkich, których poznałam i których nie poznałam, a byli zainteresowani ogólnie tematem. Do widzenia, cześć.